Za kilka dni koniec roku, więc wielu z nas planuje i ustala już cele na kolejny 2024 rok. Warto jednak zrobić to mądrze, żeby pod koniec najbliższego roku nie okazało się, że nic z tej listy nie zostało zrealizowane. Jak dobrze zaplanować rok i nie odkładać swoich celów na później? Pokażę Ci moją metodę, którą stosuję już od kilku lat, więc jeśli chcesz wiedzieć, jak planuję, koniecznie oglądaj ten film do końca. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć. Nazywam się Monika i jestem antropologiem. Prowadzę bloga Antropogik oraz podcast Antropologicznie Mówiąc, i w każdym z tych miejsc staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. To też wspomnieć, że w tym roku ukazała się moja pierwsza książka, Zbrodnie odczytane z kości, tajemnice antropologii sądowej. Dziś film, który jest nieco mniej związany z antropologią, ale nadal bardzo mi bliski, bo związany z tematyką organizacji i planowania, a w tym poza antropologią jestem naprawdę bardzo dobra. Poza tym, pamiętajmy o tym, że antropologia to nie tylko kości, ale też kultura i wpływ na nas, a nowy rok jest ściśle związany z podsumowaniami i postanowieniami, jakie sobie stawiamy um, wszyscy w społeczeństwie, więc w pewnym sensie kultura troszkę to na nas wywiera. No dlatego dziś właśnie o tych celach i o planowaniu roku, um, ale w nieco inny sposób. Dlaczego inny? Bo mój rok trwa 12 tygodni. O co chodzi, wyjaśnię za chwilę. Większość ludzi planuje w oparciu o roczne cele i to jest super, ale moim zdaniem jest to obarczone bardzo dużym ryzykiem prokrastynacji przez średnio 11 miesięcy w roku. No, przypomnijcie sobie wszystkie te sytuacje, w których dopiero widmo zbliżającego się deadline'u zmusiło was do pracy, niezależnie od tego, czy był to projekt do dania, raport do skończenia, czy może nauka do egzaminu, o którym wiedzieliście od miesiąca, albo nie daj Boże, od połowy semestru. Większość dopiero wtedy, czyli kilka dni przed deadlineem, jest w stanie zmotywować się do pracy. Dlatego w wielu firmach końcem roku dzieje się magia i wróżka efektywność obsypuje wszystkich magicznym pyłkiem kreatywności i chęci do pracy. No, umówmy się, sama nie jestem wyjątkiem, bo gdybym miała stworzyć listę rzeczy i sytuacji, w których byłam i w których działałam w ten właśnie sposób, no to ta lista byłaby pewnie długości autostrad. No dobra, no ale dlaczego tak się dzieje? Tak naprawdę źródeł prokrastynacji może być wiele um, i nie będę się w to aż tak mocno dzisiaj zagłębiać, natomiast um, tutaj um, chciałabym pokusić się o stwierdzenie i przy tym stwierdzeniu pozostać na potrzeby tego filmu, że w większości przypadków um, wizja czegoś, z czego mamy się rozliczyć dopiero za kilka czy kilkanaście miesięcy, sprawia, że w głowie świeci nam się lampka E. Mam jeszcze dużo czasu, i dlatego dopiero gdy entuzjazm opada po takim okresie zrywu, związanego z taką ekscytacją i nowym początkiem, nowym rokiem, nową kartą, nowym rozdziałem i stanie się oczywiście najlepszą wersją w siebie, no to dopiero po całym tym właśnie szale związanym z tym brokatem efektywności najczęściej myślimy, że Kuczę, jak nie dzisiaj, to jest jeszcze jutro, a jak nie jutro, to za tydzień. No w końcu mam na to co najmniej pół roku, a generalnie jakieś 11 miesięcy, no bo jeżeli zakładam sobie na przykład, że w ciągu roku zrzucę 5 kg, to do grudnia mam jeszcze sporo czasu, tak? Jak nie uda mi się schudnąć tych 5 kg w, nie wiem, w przeciągu stycznia, lutego i marca, no to jeszcze mam całą resztę roku, no? No i tak żyjemy sobie. Przekładając te plany, czasami o nich zapominając, a czasami je po prostu olewając, by w listopadzie albo grudniu przypomnieć sobie o tym, że w ogóle te plany istniały. Znacie to? Ja to znam doskonale, bo nie zawsze byłam dobrze zorganizowana. I tu z pomocą przyszła mi koncepcja 12-tygodniowego roku. Czym jest 12-tygodniowy rok? To metoda, której propagatorem jest Brian Morgan, według której ustalamy cele na 12 tygodni. Nie na rok, na 12 tygodni. I zgodnie z tą zasadą w ciągu jednego roku kalendarzowego przejdziemy przez cztery takie 12-tygodniowe bloki, sprinty, nazywajcie to, jak chcecie. I zostanie nam jeszcze czas na to, by po każdym takim bloku mieć jeden dodatkowy tydzień na podsumowanie i planowanie kolejnego. Ta metoda, opisana swoją drogą właśnie w książce 12-tygodniowy rok, zakłada, że jesteśmy w stanie więcej osiągnąć, kiedy planujemy w perspektywie 12 tygodni niż w perspektywie 12 miesięcy. Dlaczego? Po im więcej czasu mija od momentu, kiedy wyznaczamy sobie cele do jego realizacji, no tym więcej przeszkód staje nam na drodze, a w konsekwencji nam brakuje poczucia, że sprawa jest pilna. Wiecie, 12-tygodniowe cele są tak naprawdę bardziej. Namacalne, bo no każdy, kto kiedykolwiek próbował ogarnąć jakikolwiek duży projekt, czy to projekt na studia, yy, w pracy, czy nawet w życiu prywatnym, bo nie wiem, no takim projektem może być planowanie ślubu, przeprowadzki, czy remont domu, no to. Bo to też są przecież duże projekty. No i każdy, kto taki projekt miał, wie, że dzielenie tych takich dużych słoni na mniejsze kawałki i mniejsze etapy przynosi dużo lepsze efekty, niż gdybyśmy się zabierali za to naraz, tak? Tego słonia trzeba po prostu zjeść po kawałku. No i jak to działa? W systemie 12-tygodniowego roku działamy na zasadzie periodyzacji. To jest metoda, która jest zaczerpnięta ze sportu i jest to intensywny system treningowy, który odbywa się w ściśle określonym czasie i skupia się w tym czasie, który jest dokładnie określony, na ściśle określonym zadaniu, na ściśle określonym celu. I nie chodzi o to, żeby myśleć tylko krótkoterminowo, wręcz przeciwnie. Bo najpierw musimy wyznaczyć sobie długoterminowe cele, czyli szkic tego, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądało nasze życie. Potem na podstawie tego ustalamy sobie cele średnioterminowe, czyli takie, które chcemy zrealizować w przeciągu roku, dwóch, trzech, pięciu lat, czyli w takiej najbliższej przyszłości. No i już na tym etapie, kiedy wyznaczymy sobie te. Średnioterminowe zadania, musimy ustalić, jakie kroki chcemy wykonać, żeby przybliżyć się przez ten wybrany okres czasu do naszych planów. I dopiero na tej podstawie ustalamy cele krótkoterminowe. Oczywiście, kiedy je ustalimy, hmm, sprawdzamy, czy są, sprawdzamy, czy one są możliwe do wykonania przez 12 tygodni. Jeśli nie, no to warto je podzielić na mniejsze zadania, które będziemy wykonywać właśnie w przeciągu tych. Trzech miesięcy, tych 12 tygodni. Na tym etapie warto też określić priorytety i to, które z tych zadań wykonamy najpierw. No a następnie przychodzi czas na ustalenie taktyki, czyli określenie konkretnych kroków, które zaprowadzą nas do celu. Co to oznacza? To na przykład cel. Zostańmy już przy tym chudnięciu, bo to jest takie bardzo obrazowe. Chcę schudnąć 10 kg w ciągu trzech miesięcy, bo pamiętajmy, że cele, które sobie ustalamy, muszą być też bardzo konkretne. Jakie działania mogę podjąć? Mogę w każdym tygodniu wykonać, nie wiem, trzy sesje cardio, trwające co najmniej 20 minut na siłowni. Mogę liczyć kalorie w aplikacji w telefonie i ustalić sobie, że nie przekraczam więcej niż powiedzmy 1500 kalorii dziennie. Mogę wypijać, nie wiem, 6 szklanek wody dziennie, tak? Mogę też dbać o ilość białka w diecie. No i tutaj mamy już konkretne działania, ale to nie koniec, gdy już wiemy, co powinniśmy zrobić, to przychodzi czas na dokładne zaplanowanie tego, kiedy wykonamy te zadania. Bo autor właśnie tej książki, 12-tygodniowy rok, proponuje, żeby wyznaczyć sobie bloki które, bloki czasowe, które nam po prostu pomogą osiągnąć ten cel. Bo co z tego, że sobie założę, że będę trzy razy w tygodniu chodziła na siłownię i robiła te sesje cardio przez 20 minut, jak nie znajdę na to czasu? Dlatego autorzy proponują ym, kilka rodzajów bloków. Pierwszymi są bloki strategiczne, dodatkowymi są także bloki buforowe i bloki, które mają nam zapewnić pewną odmianę. Blok strategiczny to jest taki zarezerwowany w kalendarzu czas na yy, skupianie się na tym, yy, na tym celu, który chcemy osiągnąć czyli nie wiem, trzy godziny na pracę albo godzina na to, żeby dojechać na siłownię, zrobić trening i wrócić z siłowni. Bloki buforowe to jest taki czas, który jest zarezerwowany na to, co nieplanowane albo mniej istotne w kontekście realizacji naszego celu. E, nie wiem, może być to czas, żeby wysłać maile, e, oddzwonić e, albo wykonać telefony e, i wykonać jakieś mniej istotne zadania, nie wiem, na przykład kupić nowe buty na siłownię, tak? które będą e, takie zadania, które będą trwały powiedzmy do godziny. Pozwala też na nadgonienie zadań, jeśli w trakcie bloku strategicznego coś poszło nie tak, nie wiem, nie było prądu. Na siłowni, gdzie byliście, trwała akurat ewakuacja, bo była próba, ym, próba y, tego, co będzie się działo, jak będzie pożar. A te bloki, które zapewniają odmianę, no ja ich nie planuję, bo moja praca zapewnia mi naprawdę dużą różnorodność zadań, ale mm, jeżeli dla Was. Y, ta różnorodność nie jest aż taka duża. U was ta różnorodność nie jest aż taka duża, to warto sobie zaplanować według autorów właśnie to jest minimum 3 godziny 3 godziny w tygodniowo na to, żeby dać sobie taką przestrzeń w naszej głowie, żeby odetchnąć od projektów, nad którymi e, pracujemy. No i przychodzi czas na ostatni krok, czyli taką tygodniową kontrolę procesu, bo pod koniec każdego tygodnia musimy usiąść i zmierzyć, ile faktycznie udało nam się zrobić. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak dużo, dokładnie wiedzieć, jak dużo udało nam się zrobić, a dodatkowo na tej podstawie będziemy mogli nie dość, że wyciągnąć wnioski, ale w razie czego ustalić nowy plan albo zmodyfikować plan na kolejny tydzień. Czyli, okej, okay, udało mi się zrobić tylko dwie sesje kardio, to może zrobię cztery w przyszłym tygodniu. A teraz opowiem Wam o tym, jak ja to zastosowałam w 2023 roku. Bo, no, tak jak powiedziałam, stosuję tą metodę od lat. W 2023 roku miałam dwa główne cele. Pierwszym była, była, było wydanie i promocja książki. A drugim było kupno i wykończenie domu. Tu mówię oczywiście o celach, które którymi dzieliłam się publicznie, bo umówmy się nie o wszystkim publicznie, chcę mówić. Tych celów było troszkę więcej. No ale jak podzieliłam te wspomniane cele? To były dwa bardzo duże projekty, więc pierwszy kwartał roku, czyli pierwsze trzy miesiące, przeznaczyłam na dokończenie pisania książki, a także na znalezienie domu, który pasowałby naszej rodzinie i na znalezienie doradcy kredytowego, który pozwoli mi na wstępne ogarnięcie takich finansowych kwestii związanych właśnie z zakupem domu. Drugi kwartał, no, on był głównie poświęcony na książkę, na planowanie jej promocji oraz faktyczną jej promocję i, mm, i premierę, ale to był też dobry moment na to, żeby zorganizować sobie wszystkie dokumenty, które były mi potrzebne, a w zasadzie nam były potrzebne do kredytu. Trzeci kwartał spędziłam głównie w marketach budowlanych, czyli już tak naprawdę całą swoją energię poświęciłam na przeprowadzkę i na przeprowadzkę, na remont domu. Natomiast właśnie w czwartym kwartale, początek czwartego kwartału, to był moment, w którym, w którym całe swoje siły przesunęłam na przeprowadzkę. A druga część tego kwartału. Przeznaczyłam na odpoczynek, czyli na wszystko, w sensie, czyli odpuściłam wszystko, co nie było ściśle związane z moją pracą zawodową. Tak naprawdę odłożyłam na bok troszkę tą część związaną z, z internetową działalnością, z nagrywaniem na YouTube, z publikacją nowych treści, żeby po pierwsze dać sobie od, czas na odpoczynek, no bo mówmy się, zrobiłam bardzo dużo w tym roku już do tego, do, do połowy czwartego kwartału. Ale też po to, żeby dać sobie czas na wymyślenie kolejnych działań. Skoro wiecie już, jak wyglądało to u mnie w praktyce, to porozmawiajmy jeszcze trochę o innej kwestii związanej z 12-tygodniowym rokiem i planowaniem go w ten sposób, czyli o metodach organizacji i planowania, które mogą przydać się w trakcie realizacji 12-tygodniowego roku. Przede wszystkim to, co moim zdaniem pozwala na lepsze zarządzanie ym, zadaniami, to ustalenie priorytetów. Większość osób ma problem z ustaleniem sobie zbyt dużej liczby celów, nad którymi chce pracować w ciągu roku. Dlatego tak ważne jest, by ustalić sobie priorytety, ym, którymi powinniśmy się zająć na początku, i ustalić, czym możemy zająć się później, podczas kolejnego 12-tygodniowego roku, czy może jeszcze y, kolejnego. Podam Wam przykład związany ze mną. Ja od początku 2023 roku wiedziałam, że chciałabym tworzyć więcej treści wideo. Wiedziałam jednak, że pisząc książkę i chcąc kupić dom i go wyremontować, no nie będzie możliwości, żebym mogła od razu zająć się działaniem w tak zajmującym dla mnie obszarze, bo to też jest dla mnie pewna nowość. I dlatego postanowiłam sobie, że ten cel zostawię na moment, w którym będę miała na to po prostu więcej przestrzeni. No i dlatego oglądacie ten film pod koniec czwartego kwartału 2023 roku, kiedy odpoczęłam i kiedy wymyśliłam, co i jak chcę z tym robić. Druga metoda, która pomaga, to prowadzenie trackera, który pozwala śledzić pewne postępy. I teraz, gdy pisałam książkę, miałam taki dzienny cel. Minimum półtorej godziny pracy nad książką dziennie. Nawet w dni, w które nie miałam weny. Oczywiście nie zawsze mi się to udawało, co było związane często z moją pracą, natomiast to była inna kwestia. W dni, w które nie szło mi pisanie tak totalnie, przeznacza, przeznaczałam je na dodatkowy research, spisywanie jakichś informacji w podpunktach albo mm, szukanie synonimów, albo na przykład ogarnianie bibliografii. Czyli ustawianie jej w odpowiedni sposób, w, w, szukanie publikacji, z których korzystałam i dodawanie ich do listy. Um, celowo zostawiałam sobie takie zadania, które, no, umówmy się, dla mnie były pierdolowate, i, um, i normalnie nie lubię się nimi zajmować, ale celowo, ale wiedziałam, że takie, takie dni, w których nie będę miała weny i nie będzie mi się chciało pracować i pisać. Um, no, że będę miała, yy, będę miała też takie dni inne, wtedy je zostawiałam. Yy, a wracając do trackera, yy, dzięki temu, że zapisywałam sobie dokładnie, ile, yy, jak, długo, jak długo pracowałam w ciągu dnia, ale też ile słów na przykład udało mi się wyprodukować, napisać, yy, no to mogłam sobie yy, to wszystko podsumować i wiedziałam, że jeżeli w jednym tygodniu pracowałam bardzo mało, bo nie wiem, no coś się pilnego wydarzyło i nie byłam w stanie, no to w przyszłym tygodniu będę musiała poświęcić temu więcej czasu. No, i kolejna metoda, która mi pomogła, to było też blokowanie zadań. Blokowanie zadań, blokowanie czasu to jest po prostu blokowanie pewnego rodzaju zadań i wykonywanie, go, wykonywanie ich naraz. Czyli na przykład odpisywanie na maile w tym samym czasie, tak, a nie trzy razy w ciągu dnia, albo jeżeli mam do wykonania trzy telefony, no to wykonuję je jeden po drugim, tak. Można też to zrobić ty dniami tygodnia, tak? Na przykład w poniedziałek jest moment na pisanie publikacji, we wtorek na nagrywanie filmów i rolek, w środę na montaż i tak dalej. No to wszystko zależy od rodzaju zadań, jakie macie do wykonania, ale też od rodzaju pracy, jaką wykonujecie. No u mnie na przykład takie planowanie dzienne, że na przykład nie wiem, w poniedziałek tylko tworzę, a we wtorek to nagrywam, a w środę to montuję. No nie szczególnie nie będzie miało sens, bo jeżeli we wtorek coś mi wypadnie, no to w środę nie będę miała czego montować. Więc po prostu blokuję sobie Nie, zadania. Zadody, które są związane z realizacją celów i z organizacją, są super. Moja metoda jest tak samo dobra jak wasza, ale świetne jest też nieplanowanie w ogóle, jeżeli dla was to jest ok. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy film był dla was przydatny i że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Koniecznie dajcie mi znać, czy słyszeliście o metodzie 12-tygodniowego roku i czy próbowaliście wykorzystać ją w swoim życiu. Jeśli zainteresował Was ten temat, to koniecznie wpadnijcie na mojego bloga i na mój Instagram. Linki zostawiam Wam oczywiście w opisie na dole. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!